Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o tym, jak gapiostwo, roztargnienie, ale też odrobina szczęścia może stworzyć coś niezwykłego. I tym czymś oczywiście jest czekolada. Mąż mój Radek bardzo często śmieje się trochę ze mnie, ale też mi docina, powtarzając mi: ach, jaka ty jesteś roztargniona, jaka ty jesteś chaotyczna. No okej, mogę przyznać mu rację, chociaż on też taki czasem bywa, ale przez to roztargnienie naprawdę mogą się wydarzyć rzeczy niezwykłe, bo taka jest historia, moi drodzy, czekolady Chocomi Blond. A ta czekolada powstała właśnie przez roztargnienie, przez szalony umysł, który myśli za dużo, za szybko, no i troszeczkę nie ogarnia. Frédéric Bois, cukiernik, który robił też czekolady dla Warlony, bo Chocomi oczywiście bazuje na czekoladach, które w Warlonie się pojawiły, między innymi oczywiście. W 2012 roku okazało się, że rzeczywiście Frédéric Bois wymyślił czwarty rodzaj czekolady. Czekolada ciemna, numer jeden, oczywiście numer jeden. Czekolada mleczna, numer dwa. Czekolada biała, numer trzy, oficjalnie. Oficjalnie tak, to też jest czekolada. No i cztery. Moim zdaniem numer cztery to jest właśnie czekolada blond. No i numer pięć, jak wiecie i kochacie zresztą, czekolada ruby. Więc tak naprawdę mowa o tym, że mamy trzy rodzaje czekolady, już jest totalnie passé. Chocomi, naprawdę jedna z firm, którą kochacie bardzo, która zawsze na Was robi wrażenie, na mnie też, no bo rzeczywiście jest to totalna uczta dla zmysłów. A czekolada blond naprawdę jest czymś niezwykłym. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja sama pierwszy raz spróbowałam tej czekolady i to właśnie było w Budapeszcie, w siedzibie firmy Chocomi. No i oglądałam sobie te rzeczy, oni mi pokazywali i tak dalej. I ja mówię: o, to chcę spróbować tamto i tak dalej, i tak dalej. No i menadżer ich filmu mówił: Natasza, ale teraz mam dla Ciebie coś wyjątkowego i musisz spróbować właśnie tej czekolady. Mówię: okej, biała czekolada to tak średnio, nie jestem nią za bardzo zainteresowana, ale mówię: ale Natasza, spróbuj. Gdy spróbowałam tej czekolady, no to poczułam dokładnie co Frédéric Bois poczuł, kiedy ją tworzył. Bo historia jest taka: Frédéric Bois na jednym z swoich pokazów cukierniczych po prostu swoją białą czekoladę, którą rozpuszczał w takim bemarze, czyli urządzeniu podgrzewającym, po prostu się zagadał, zapomniał, zaczął zajmować się zupełnie innymi rzeczami. Kiedy przypomniał sobie o tym, że właśnie zostawił swoją białą czekoladę w tym podgrzewaczu, no to przybiegł do niej i pomyślał: o, jest za późno. Ale ponieważ Frédéric Bois jest też łasuchem, więc po prostu włożył paluch do tej mikstury, którą teoretycznie zepsuł, spróbował i w tym momencie jego świat się zatrzymał. Tak jak mój, kiedy ja spróbowałam tej czekolady, bo okazało się, że biała czekolada została wyniesiona na poziom wyżej, no bo z tej czekolady w tym momencie zaczęły się wydzielać smaki trochę niespodziewane. Warto oczywiście pamiętać o tym, że to nie jest tak, że to był moment, przypadek i on stworzył tego dnia tę czekoladę, bo tak naprawdę, żeby z tamtego jego przypadku stworzyła się rzeczywiście faktyczna czekolada, którą można potem testować i jeść przez lata, no to jednak minęło 8 lat testów. I jednak o tym warto powiedzieć, że to są często przypadki, które są takim triggerem wywołującym zmiany, ale tak naprawdę to jest bardzo ważna, duża i często wieloletnia praca ludzi. Czekolady Chocomi są wielokrotnie doceniane przez Akademię Czekolady, dostają wiele nagród, zresztą te czekolady blond dostają naprawdę je niemalże co roku. I nie dziwię się, bo to naprawdę jest coś niezwykłego. Ale to jest to, co Chocomi, moi drodzy, robi z czekoladami, które są bardzo dobrą bazą. Czyli wynosi je właśnie na ten wyższy poziom przez dodatki. I to są właśnie te wariacje, w których Chocomi jest naprawdę dobry. To są wariacje na temat czekolady, to są szalone pomysły.
ale to też są lata testów. Bo żeby, moi drodzy, właśnie sprawdzić, ile soli jest potrzebne w czekoladzie i jakie orzeszki się najlepiej sprawdzają, no to naprawdę trzeba troszeczkę tej czekolady zjeść i trochę trzeba potestować. Serio, mówię Wam, że to są naprawdę czasem lata pracy. Więc warto to docenić, kiedy oczywiście rozkładana jest ta czekolada na łopatki. To jest po prostu tak, że macie niezwykłą czekoladę blond, która już jest niesamowita, ale czoko mi Was dociska do podłogi i dodaje jeszcze pekany, i jeszcze morską sól, i jeszcze kawę, i jeszcze liofilizowany karmel. I po prostu nie macie już sił, już jesteście po prostu przyciśnięci, a oni jeszcze Wam podkładają pod głowę poduszkę i dają Wam jeszcze na przykład ziarenka kawy, albo jeszcze czarny sezam. No to jest po prostu coś niezwykłego. Ja odkrywam te czekolady zawsze na nowo i zawsze w nich coś nowego znajduję. Mamy tutaj kilka rodzajów i ja teraz do domu czekolady wprowadziłam kolejne smaki, ponieważ zauważyłam, że tak naprawdę wielu z Was też już pokochało, poznało Chocomi Blond, więc wprowadzam nowe rzeczy, nowe smaki. To jest, moi drodzy, czekolada z właśnie orzechami laskowymi, to jest czekolada z odrobiną kawy i to jest czekolada z liofilizowanym karmelem. Ja nigdy wcześniej nie jadłam liofilizowanego karmelu i on jest po prostu niezwykły. Jest też czekolada z wędzoną solą i ona po prostu, ta wędzona sól tej karmelowości, tej delikatności nadaje niezwykłego charakteru, bo wędzenie jest naprawdę czasem intensywne, ale w połączeniu kontrastowym z tą łagodnością i tą poduszeczką tłuściutką z tej czekolady blond dodaje niezwykłego efektu. No i oczywiście orzeszki, za które zawsze tutaj muszą być, bo one chrupią, one są doświadczeniem zmysłowym i one po prostu tutaj robią niezwykłą robotę. Moja ulubiona? Nie wiem, cały czas nie mogę się zdecydować. Do tej pory myślałam, że pekany, ponieważ to są moje ulubione orzechy i właśnie sól morska czarna, że to jest moja ulubiona wersja, natomiast dzisiaj jestem w stanie stwierdzić, że akurat dziś moją ulubioną czekoladą jest właśnie ta, która ma liofilizowany karmel, orzeszki laskowe, odrobinę kawy i to jest coś niezwykłego. Sam zapach, naprawdę, no, wydawałoby się, że nie da się tutaj wymyślić wiele, ale to, że tam jest odrobina tej kawy, na serio zmienia przynajmniej pierwsze doświadczenie. Oczywiście poza wizualnym, które jest niezwykłe, bo te czekolady po prostu zawsze są piękne, ale doświadczenie zapachu jest tutaj już istotne. No i ja po prostu wyobrażam sobie tutaj taką delikatną akurat kawę latte z jakimś tam paleniem. I ja mogłabym nawet nie jeść tych czekolad, bo znam już ich smak, ale uwielbiam je wąchać. To już jest coś niezwykłego. Ja myślę, że sam zapach czekolady może już poprawiać nam nastrój. Myślę, że są takie badania, które nam z całą pewnością to potwierdzą. Wąchanie czekolady, a wąchanie czekolady Chocomi, która ma tyle dodatków i tyle zmiennych, jest niezwykłe. Pozwolicie, że będę testowała. No właśnie, tak jak kiedyś mówiłam Wam o czekoladach do Mantasa, że to jest po prostu roller coaster. To jest taki mały, przyjemny roller coaster, ale oczywiście zaczyna się od tego aromatu kawy, potem wchodzi ten orzeszek, wchodzi karmel, wchodzi ta tłusta czekolada, ale na koniec ten aromat kawy zostaje. I to mi się bardzo podoba, że to jest taki subtelny elemencik, który po prostu powraca. I myślę, że ta czekolada do ciemnej kawy jest po prostu idealna. Ta czekolada z odrobiną kawy na wierzchu do samej kawy na pewno będzie doskonale pasowała. Kolejną moją ulubioną czekoladą blond Chocomi jest też czekolada z sezamem, migdałem i solą. O wiele bardziej świeża, nie ma tego aromatu, sól tak bardzo intensywnie nie pachnie. Oczywiście, kiedy wybierzecie kawałek z migdałem, to już jest inna historia. I to jest właśnie to, co też bardzo lubię w tych czekoladach, że każdy kawałek jest inny, każda czekolada jest inna, bo jedna ma trochę więcej migdałów z tego gatunku, a druga ma trochę więcej sezamu, trochę więcej soli, bo ona się po prostu trochę inaczej sypnęła. I to jest niezwykłe, że każdy kawałek tej czekolady na serio może być inny. Ten będzie smakował trochę inaczej niż ten. I tym się naprawdę można fantastycznie bawić.
te orzechy są niesamowite. Chocomi wkłada dużo pracy w jakość produktów. W to, żeby te orzechy z Piemontu były najlepszymi orzechami z Piemontu. To, żeby te migdały były najlepiej uprażone, żeby pekany były takie i żeby wanilia była stąd, albo żeby sól była z tego morza. Oni naprawdę walczą o jakość i to po prostu czuć. Polecam Wam też przetestowanie tych czekolad właśnie z myślą o jakości produktów. Kiedy zatrzymacie się na aromacie tego migdałka, no to odkryjecie, że prażenie tego migdała jest naprawdę inne niż wielu migdałów, które jedliście w życiu. Bardzo lubię też tę czekoladę z solą morską. Kocham pekany, dlatego to do tej pory była moja ulubiona wersja. No natomiast dzisiaj kawa rozwaliła mnie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy już próbowaliście czekoladę Blond. A jeśli spróbujecie jej po mojej rekomendacji, to też dajcie mi znać, która zrobiła na Was największe wrażenie i rzeczywiście, czy Wam się podobała tak samo jak mi. Jest to też czekolada ulubiona Radka Kotarskiego, dlatego pomyślałam, że warto go zaprosić i może zrobić jakiś znowu fajny test i parowanie. Co Wy na to? Czekam jak zwykle na Wasze komentarze i na Wasze pomysły. Chętnie też pomyślę o jakichś Waszych pomysłach na nowe odcinki. Bardzo miło mi do Was wrócić po takiej małej wakacyjnej przerwie. Widzimy się teraz bardzo intensywnie, dużo się będzie działo w Domu Czekolady też, do którego oczywiście zawsze Was zapraszam po Chocomi i nie tylko. Dobrego dnia moi drodzy, ja wracam do testów, jednak jeszcze nie spróbowałam wszystkich czekolad, ale dzisiaj ta czekolada z tą kawą na wierzchu po prostu mnie rozwala. Moja nowa miłość. Do zobaczenia.